Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło powitać Państwa na spotkaniu poświęconym twórczości WGZ Balda. Witam bardzo serdecznie gościnie, to znaczy Małgorzatę Łukasiewicz, wybitną tłumaczkę. Tu nie będę wymieniał wszystkich nagród, które Małgosia dostała, ale wiele ich dostała. I no, przekładała takich pisarzy jak Thomas Mann, Hermann Hesse, jak właśnie W.G. Sebald, wielu innych. Kasię Kończar, która jest obecnie menadżerką w wydawnictwie poznańskim, ale zanim to się stało, też miała z Sebaldem swoją historię, bo napisała doktorat poświęcony jego twórczości, który właśnie niedawno wyszedł, tutaj staram się go wydobyć, nakładem wydawnictwa Ossolineum z sygnatury Sebalda, to się nazywa Zwierzęta, widma, ruiny. Jeszcze dla porządku powiem, że tłumaczenie tego spotkania na polski język migowy się dokonuje, wykonują to tłumaczenie Elżbieta Żurawska, Paweł Żurawski, ale chyba tylko panią Elżbietę widzę. To już jest mniej istotne tutaj, ale dla porządku powiem, że spotkanie podlega zapisaniu i w wersji audio jako podcast będzie można to sobie odsłuchiwać później też na profilu Gojki 3 na Spotify i zapis wideo będzie na profilu Gojki 3 na YouTubie. Ponieważ, tak jak powiedziałem, każda z Was ma swoją przygodę z Sebaldem, to na początku chciałbym się po prostu zapytać, jak na niego trafiliście jeszcze, zwłaszcza Małgosia w czasie, kiedy no jeszcze nie był tak sławny i dopiero się nieśmiało w Polsce pojawiał. I Kasię też chciałem zapytać, dlaczego właśnie Sebalda wybrała, znaczy dlaczego, czym ją tak zainteresował, że właśnie jego wybrała na temat pracy doktorskiej i tej książki. I oddaję Wam głos. Mnie się wydaje, że to było, że ja się dowiedziałam, że jest taki pisarz Sebald w 91 albo 2 roku i dowiedziałam się, no właśnie, nie z mediów, nie z recenzji, tylko od dobrego mojego literackiego kumpla Wernera Morlanga, który zawsze, szwajcarski krytyk i badacz literatury, nieżyjący już, świętej i błogosławionej pamięci, który zawsze podsyłał mi ciekawe nazwiska literackie. No i właśnie za którymś razem podsunął mi, że właśnie jest taki autor i wyszła jego na razie jedna książka i to było Schwindelgefühle. I dosyć szybko potem dostałam tę książkę, sprowadziłam ją sobie od wydawcy niemieckiego. To było Die Andere Bibliothek, to pierwsze wydanie tej książki. I zaczęłam czytać i od razu się zakochałam, by tak rzec. No, to znaczy od razu było w tym coś takiego, właściwie od pierwszych zdań, coś tak niebywale oryginalnego, innego niż wszystko, no i przykuwającego. I potem to trwało, jak łatwo obliczyć, ładne parę lat, zanim znalazł się wydawca gotów to wydać. To było wydawnictwo literackie. No i tak. Ja taka pisarze niemieckiego, języka pisarze niemieckiego, które już zdaje się nie istnieje. No tak, nie istnieje już. Tak. Okładki Andrzeja Dudzińskiego, bardzo charakterystyczne. No i pierwsze wydanie się ukazało tam, po czym znowu nastąpiła dłuższa przerwa, ponieważ
To chyba za pierwszym razem nie zadziałało, prawda? To znaczy, no nie było tak, że wydawca, czyli wydawnictwo literackie czuł się jakoś zmotywowany, żeby ciągnąć to dalej, żeby wydawać następny tytuł i tak dalej. Może ja trochę tylko dwa zdania uzupełnię tego, co powiedziałaś, że Zebal tak naprawdę zaczął bardzo intensywnie pracować nad swoimi książkami w latach 80., kiedy dostałaś książkę, jak powiedziałaś, 91 rok prawdopodobnie, czuję zawrót głowy, czytałaś po niemiecku. Jeszcze nie było tych późniejszych książek Zebalda, które jedna po drugiej tak naprawdę się ukazały w latach 90. A w grudniu 2001 roku Zebald już nie żył. Tak, ale tymczasem w Niemczech już wyszły to, co się uważa za taki korpus jego najważniejszy, prawda? Czyli te cztery tytuły, bo chyba tak, no do tej pory to tak funkcjonuje, prawda? Czyli Czuję zawrót głowy, Pierścienie Saturna, Austerlitz. I wyjechali. No, przepraszam, w innej kolejności, ale ja z datami mam zawsze kłopot i takich nigdy nie pamiętam. I to już była trochę też w tej światowej recepcji Zebalda, prawda? Trochę inna faza. Przede wszystkim duże takie wzmożenie via Stany Zjednoczone, prawda? Które tak. Też spowodowały, że zaczęło się o nim mówić na świecie. I wtedy wydawnictwo WOB zdecydowało się, żeby kolejne... Ja zaraz oddam głos... Kasia, a jeszcze chciałem cię jako dziennikarz przycisnąć, bo użyłaś takich określeń na to, co poczułaś po przeczytaniu w języku niemieckim tej książki, takich wytrychów, że niezwykłe w zasadzie i oryginalne i że było coś takiego, ale możesz więcej powiedzieć na temat tych swoich uczuć i przemyśleń po przeczytaniu, bardziej konkretnie. No wiesz, ten pierwszy moment to właśnie nie było konkretnie. Pierwszy moment to było takie poczucie chyba, które w ogóle jest bardzo właściwe przy rozpoznawaniu nowej nieznanej ziemi w literaturze. To znaczy zaskoczenie i poczucie, że to jest inne, że ja do tej pory niczego tak podobnego nie czytałam, nie zetknęłam się z czymś takim. A potem, i to jak gdyby od tego się zaczyna długi proces rozpoznawania, na czym polega ta odmienność, dlaczego mnie się to tak podoba, dlaczego chcę czytać dalej, dlaczego chcę przeczytać inne jego książki. No, nie wiem, wydaje mi się, że dla mnie ten proces jeszcze się nie zakończył. To znaczy ciągle jest tak, że przychodzi mi coś nowego w związku z Zebaldem do głowy. Na czym to polega? Dlaczego mnie się to tak podoba? Że rozmaite odpowiedzi, które po drodze sobie formułowałam, no to jest sekwencja jeszcze ciągle niezakończona. Teraz pytam Kasię, jeszcze powiem przy okazji, że no polscy czytelnicy, którzy cenili wcześniej Zebalda, są zachwyceni tą książką i Małgosia też prywatnie od razu jak przeczytała, to powiedziała, że to jest wybitne, że to jest może najlepsza książka w ogóle, jaką o Zebaldzie powstała kiedykolwiek i gdziekolwiek. Powiedziałam najlepsza, powiedziałam najlepsza. Najlepsza, bo jedyna. Nie, w Polsce jedyna, ale mnie się zdarzało też przez te lata zajmowania się Zebaldem czytać rozmaite prace niemieckie i które utrzymają mnie w przekonaniu właśnie, że najlepsza jest książka Katarzyny. Tak, to najlepsza jedyna, ale ja mam nadzieję, że szybko powstanie kolejna i trochę dadzą mi spokój, bo być taką jedyną, która napisała o Zebaldzie, nie jest najprzyjemniejszą rolą, mimo że bardzo miłą, ale od czasu, kiedy napisałam doktorat do czasu wydania książki minęły 4 lata w zasadzie. No i w tym czasie też nic nie wyszło, więc mam nadzieję, że ta książka będzie trochę zaproszeniem do tego, żeby o Zebaldzie napisali inni, a jest ich w sumie cała kolejka, bo o Zebaldzie w Polsce się dużo pisze,
A jeszcze dodając do tego, co Małgosia powiedziała, to w Polsce trochę ta recepcja była opóźniona, ponieważ w zasadzie to ten cały sukces Zebalda, tak jak powiedziałaś, przyszedł ze Stanów, bo tam jako pierwsza książka wyjechali, czyli The Emigrants. Susan Sontag o niej pisała i nawet z tego, co pamiętam, przyjechała specjalnie do Wielkiej Brytanii, żeby Zebalda poznać. Tak, więc to też chyba trochę zależy od tego, którą książką Zebald wystartował pewnie w danym kraju. Czuje zawrót głowy, jest pewnie tą, która była wczesna. Była i najbardziej też, hermetyczna w pewnym sensie. Chyba tak. Różnie to bywa, bo każdy ma swoje ulubione, ale też trochę recepcja amerykańska oczywiście rządzi się swoimi prawami. To w każdym kraju to wyglądało trochę inaczej, ale jak już ten Zebald w Polsce zaistniał, to zaistniał bardzo dobrze. Powiedz, kiedy ty czytałaś i jak to się stało, że wsiąkłaś? No, mój związek z Zebaldem jest krótszy zdecydowanie niż Małgosi. Ja pamiętam, że pierwszy raz tak naprawdę spotkałam Zebalda w pociągu i to jest bardzo zebaldowska przestrzeń. Takie miejsce, które dla Zebalda jest jednym z najważniejszych w zasadzie. I pamiętam, że jechałam z Warszawy do Poznania i ktoś podarował mi w Warszawie numer zeszytów literackich i to jest ten słynny chyba 126 czy 128 numer. To ja od razu jako bachor powiem, tam był mój artykuł o Zebaldzie w tym numerze. No więc wszystko się zgadza. I pamiętam, że zaczęłam czytać w pociągu, tam były twoje przykłady, tam były wyimki z wywiadów, tam były fragmenty jego prozy. No i wtedy pamiętam, że pomyślałam, że gdybym potrafiła pisać literacko, czego nie umiem, to pewnie to chciałabym pisać jak Zebald, bo to było to, czego w prozie szukałam. I mam teraz wrażenie, jak pytasz mnie o to, jak to się stało, że w zasadzie wiele dróg do tego Zebalda mnie prowadziło, takich równoległych. Pierwszą na pewno było to, że sama zajmowałam się żoną Amerii, a żon Amerii jest taką kluczową, jak Państwo pewnie wiedzą, postacią w ogóle dla tej twórczości, takim dobrym duchem i wielkim autorytetem dla Zebalda. Więc ja i sam Zebald pisał teksty o Amerim, więc ja go tak naprawdę poznałam na początku jako krytyka, jako literaturoznawcę, ale wtedy jakoś jeszcze się nie zainteresowałam nim. Drugą drogą to była fotografia, którą też się wtedy bardzo w praktyce i teorii interesowałam. No i trzecią była Zagłada, o której też trochę pisałam, więc jakby Zebald był taką soczewką w zasadzie, w której te wszystkie drogi, którymi szłam, się spotkały. I no było to niesamowite spotkanie, bo niczego wcześniej nie czytałam podobnego. Ja mam chyba podobne odczucie do Małgosi, że jakby było to takie olśniewające, było to coś, z czym chyba nie mogłam porównać tej prozy z niczym innym. I pamiętam, że jak wysiadłam z pociągu, to od razu poszłam kupić wszystkie możliwe książki Zebalda. Wtedy można by było je kupić w taniej książce za 7 zł, bo były na wyprzedażach. No i później poszłam do mojego promotora Przemysława Czaplińskiego i powiedziałam, że zmieniam temat doktoratu i piszę o Zebaldzie, a chciałam pisać o czymś zupełnie innym. I tak to się zaczęło. Przez tanią książkę do miłości. Przez tanią książkę do miłości, tak, zgadza się. A później oczywiście stwierdziłam, że to nie był dobry pomysł, jak zaczęłam czytać to wszystko, co o Zebaldzie wyszło. To jest ocean cały, literatury angloamerykańskiej, niemieckiej. Ta recepcja jest po prostu ogromna i zaczęłam się zastanawiać, czy to był dobry pomysł. Więc przez taką długą drogę uniesień, zwątpień w końcu udało się, że odnalazłam moją taką własną drogę do niego. Ale to doświadczenie lektury było rzeczywiście niesamowite i wydaje mi się, że bardzo trudno jest go porównać z jakimiś innymi pisarzami, bo w Polsce też mamy bardzo mało takich utworów. Także to była jakaś nowa jakość, zupełnie inna proza, do której byliśmy przyzwyczajeni. No i ten zachwyt pozostał do dzisiaj. Podzielam to, że za każdym razem, kiedy czytam Zebalda, a wracam do niego jeszcze, to odkrywam coś nowego. Także to jest taki niekończący się proces lektury. Powiedzcie o swoich ulubionych bohaterach albo
książkach po prostu, bo każdy, jak to w przypadku takich pisarzy, których twórczość jest jednocześnie bardzo jednorodna, ale jednocześnie jak się zacząć z bliska przyglądać, to właśnie te różnice i zróżnicowanie w obrębie tej jednorodnej twórczości są ciekawe, to zwykle każdy ma swoją jakąś ulubioną książkę, czy nawet ulubioną opowieść, bo te książki się zazwyczaj składają z odrębnych opowieści, które się jednak łączą w jakąś większą całość. Małgosiu. Prawdę mówiąc, na to pytanie, które jest taką moją ulubioną książką, to jest, czuję zawrót głowy, dlatego że... Poczułaś zawrót głowy. Bo to była pierwsza książka, tak? Właśnie to pierwsze olśnienie i jak gdyby najwyraźniej ten impuls, to zaiskrzenie, ta iskra jeszcze ciągle we mnie trwa, że to jest książka, do której jestem najbardziej przywiązana. To nie jest tak, że uważam ją za najlepszą, zresztą w ogóle nie umiałabym takiej hierarchii lepszości tutaj sformułować. Zelba był cyzelatorem, to znaczy rzeczywiście te książki są niezwykle dopracowane i no, takie kryterium jakości, że coś jest lepsze, a coś gorsze, rzeczywiście bardzo trudno przykładać. Natomiast ponieważ wspomniałeś o ulubiona postać, tak? No więc właśnie to jest chyba pytanie, znaczy tu od razu się ustawiam na pozycji polemicznej. Znaczy wydaje mi się, że to jest, że między innymi coś takiego, czym Sebald nas bierze, to jest to, że tam nie ma postaci. Tam nie ma postaci. Owszem, są bohaterowie, którzy się nazywają. No, w Czuję zawrót głowy to na przykład jednym z bohaterów jest Stendhal, a innym Kafka. Tamże Sebald opowiada coś, co można uznać za opowieść o samym sobie, czy o jego wspomnieniach, czy o jego domu rodzinnym, czy o jego podróży sentymentalnej, by także, to znaczy z powrotem w rodzinne strony. Natomiast chyba częściowo przynajmniej jego oryginalność na tym polega, że nie tworzy postaci, z którymi moglibyśmy się identyfikować, tak jak częściowo, chyba zawsze, znaczy dość często identyfikujemy się w ten czy w inny sposób, czy przymierzamy się do postaci literackich, prawda? Przymierzamy się do Nataszy Rostowej, zastanawiamy się, czy bardziej Pierre Bezuchow, czy raczej książę Bołkoński nam by się spodobał. No, jednym słowem, wchodzimy w jakieś takie, choćby podświadomie, choćby tak z tyłu głowy, w takie... Relacje osobowe, relacje osobiste z postaciami. Otóż mnie się wydaje, że Sebald w ogóle tej struny nie porusza, że on się w ogóle tym, w to się nie bawi z nami, żeby nas zanęcić, zwabić do siebie przez jakieś postacie na tyle żywe, plastyczne, żebyśmy mieli ochotę z nimi, tak jak z żywymi ludźmi, z którymi się stykamy w życiu, żebyśmy mieli chęć wchodzenia w jakąś taką relację, no właśnie, czysto osobową, nie tyle osobistą, ile osobową. Że właśnie tej interpersonalności tutaj nam się w ogóle nie proponuje, jak również w zasadzie nie proponuje nam się czegoś takiego jak taki wabik fabularny, prawda? To znaczy taki wabik fabularny, który polega na tym, że jesteśmy ciekawi, co się zdarzy głównej postaci, czy w ogóle jakimś postacią, prawda? Co się tutaj wydarzy, jakie będą ich losy. Mnie się wydaje, że od takich narzędzi literackich, od takich środków literackich Sebald ucieka, że to go w ogóle nie interesuje. Natomiast mimo tego,
mimo tego potrafi nas przykuć do siebie, prawda? Przykuć do że chcemy czytać dalej, chcemy wiedzieć, co się dalej wydarzy, ale nie w znaczeniu zdarzenia z obrębu świata przedstawionego, tylko co on teraz powie, jak powie, co powie, czy będzie prowadził jakiś spójny wątek, czy też odskoczy i zajmie się czym zupełnie innym. Bardzo często tu jest tak, że przeskakujemy od epizodu do epizodu bez żadnego i nie zachodzi żaden związek przyczynowy, nie wiem, psychologiczny, że ni stąd, ni zowąd on zmienia jak gdyby kierunek jazdy i zaczyna opowiadać o czymś innym. O kimś innym, o innym miejscu. No gdzieś przenosi się gdzie indziej. Ja już Kasi... Teraz... Aha, przepraszam. Czasem mi się wydaje, to byłoby do zbadania i prawdę mówiąc nie zbadałam tego tak porządnie, ale czasem trochę mi się wydaje, że jednym z tych wabików takich niezawodnych Zebalda jest to, że on konfrontuje nas z całą masą rzeczy, wspomnień, zdarzeń, sytuacji wymyślonych czy też historycznych, prawda? W Pierścieniach Saturna jest cała masa wydarzeń historycznych z różnych okolic, bo zarówno z tej wschodniej Anglii, po której niby narrator podróżuje, ale przeskakujemy z łatwością 200 lat wcześniej w tejże Anglii albo 100 lat wcześniej do Chin, albo no w ogóle w różne strony. No więc tam jest masa materiału rozmaitego, historycznego, wymyślonego, czasem potwierdzonego, bo czasem są właśnie te zdjęcia, które niby mają potwierdzać, że to wszystko się kiedyś komuś zdarzyło naprawdę. Ale w gruncie rzeczy przedstawia nam to wszystko jako, tak zwala nam z ciężarówki, wywala wszystko na plac, przed nami. No może też tak trochę jest, że to nie są powieści w takim klasycznym rozumieniu, prawda? To nie są opowieści w klasycznym, tak, więc, no, ale jakoś trudno trzeba to nazwać, kawałki prozy. A jednak niektóre kawałki tutaj od razu, bo zahaczyłaś mnie polemicznie, więc nie wiem, na przykład pamiętam, że bardzo się wzruszyłem losem Ambrosza Adelwerta, które to opowieść, choć nie jest klasycznym romansem, zawiera jednak w sobie elementy romansu. I tutaj jednak z tego, co pamiętam, bo oczywiście też no, nie przeczytałem dwa dni temu tego kawałka, tutaj to kryterium, jak to się skończyło, w jakimś sensie chyba działało w tej opowieści. No, dla mnie właśnie chyba tą ulubioną, bo znaczy to jest trudne pytanie, takie najchętniej bym odpowiedziała, że każda jest ulubiona za coś innego, ale to pewnie cię nie będzie satysfakcjonować. Więc ze mną było tak, że miałam takie fazy życiowe. Najpierw lubiłam Austerlica, później jak przeczytałam Pierścień Saturna, stwierdziłam, że to jednak Pierścień Saturna. Jak przeczytałam, ale później zaczęła mi się ta powieść wydawać zbyt skonstruowana właśnie, zbyt taka doskonała, zbyt idealna w zasadzie nawet. Zaczęłam się zastanawiać, czy tutaj no, to nie jest zbyt dobrze zrobione, bo to też jest częsty zarzut do Zebalda, że to wszystko jest trochę zbyt perfekcyjne miejscami. A później chyba taką ulubioną już zupełnie powieścią zostało właśnie Wyjechali, czyli to jest Ambrose Adelwart, o którym mówisz, jest jednym z czterech bohaterów. I to jest przepiękna książka. Może powiedzmy dwa zdania. Oprócz tego, że Państwo mogli słyszeć w ostatnich miesiącach na ten temat, bo właśnie na podstawie tego tekstu, między innymi Krystian Lupa stworzył spektakl, który się zakończyło skandalem i ostatecznie ten spektakl będzie prezentowany, z tego co wiem, w przyszłym roku w Teatrze Odeon w Paryżu. Jest to historia tak naprawdę coś w rodzaju zawoalowanego romansu między emigrantem z Niemiec, postać wzorowana na postaci wuja z rodziny Zebalda, a synem amerykańskiego milionera, którym ten pierwszy
jakby zostaje jego opiekunem, towarzyszem życia i razem jakby wiodą życie, o którym możemy tylko wnioskować albo się domyślać, czy jest to relacja zawodowa, czy jest to właśnie rodzaj romansu. Tak, czy to jest rodzaj przyjaźni, relacji homoseksualnej, związku, tego nie wiadomo w zasadzie, chociaż takich przyjaźni męsko-męskich jest u Zebalda sporo, jest mało kobiet w ogóle u Zebalda i to jest, no generalnie Wyjechali to jest taka powieść o ludziach, którzy właśnie w pewnym momencie wyjechali, ale nie tylko ze swoich ojczyzn, nie tylko ze swoich krajów, ale przede wszystkim postanowili wyjechać z życia, jakby stwierdzili, że oni wysiadają z tego, co nazywamy życiem i zaczynają wieść swoje życie gdzieś zupełnie indziej, na skrajach, na marginesach, w ogrodach, zaszywają się w swoich pieczarach, zaczynają żyć bardziej z naturą i zwierzętami i jakby każdego dnia ubywa ich coraz bardziej. To są ludzie, którzy po prostu dezerterują z życia. Jakby piękne to tłumaczenie z tego tytułu Wyjechali, Die Ausgewandeten, po niemiecku, po angielsku dość spłaszczony emigranci. Ale to jest taka powieść, która wszystkich tych bohaterów poznajemy też pod koniec ich życia, kiedy oni dochodzą już trochę do kresu, zaczynają widzieć, jak to mówił Jean Améry, że ich kredyt na życie się wyczerpuje, no i zaczynają ich doganiać traumy, zaczyna ich doganiać przeszłość, zaczyna ich doganiać pamięć, zaczyna ich doganiać przeszłość. No i w tym momencie wkracza narrator, który po prostu rozmawia z nimi, słucha ich, jest takim medium, przez który te opowieści płyną, ale jest w nich wiele luk, wiele niedopowiedzeń, wiele białych plam, tak samo jak w tej historii Adelwarta. Wiemy, jakby czytamy niby jego dzienniki i pamiętniki, ale w sumie nie do końca wiemy, co tam się stało. I kiedy Cosmo, czyli jego partner, umiera, Adelwart w zasadzie też za życia postanawia umrzeć. I jakby coraz bardziej się z niego wycofuje. Także to jest dość smutna opowieść, ale przepiękna właśnie w tym ubywaniu życia za życia, tak bym to nazwała. Jest to też opowieść o takim wstydzie trochę egzystencjalnym, o tym, że ci bohaterowie jakby nie czują już legitymizacji swojego życia, że przestało im się chcieć i no pod koniec wybierają życie gdzieś zupełnie na uboczu, w cieniu, życie emigranckie. Tematem tegorocznego literackiego Sopotu jest literatura niemiecka, więc chciałbym się trochę zapytać was o z jednej strony stosunek Zebalda do Holokaustu, czy może raczej do tych dziennikarzy, którzy dziennikarzy, którzy pytali go i tak jakby chcieli go bardzo ustawić w roli pisarza, który się zajmował tym tematem. Jakby on się bardzo wymykał z tej szufladki. I właśnie w jakiej mierze on korzystał z doświadczenia, no, które było wpisane oczywiście w historię jego rodziny, jak historię każdej niemieckiej rodziny i się na tym koncentrował, a z drugiej strony wymykając się właśnie ku uniwersalizmowi pewnemu. No, w pewnym momencie przylgnęła do Zebalda taka łatka pisarza Holokaustu, głównie właśnie przez recepcję amerykańską. On się stał takim Niemcem, przykładem Niemca, który pisze w ramach takiego trochę zadośćuczynienia o żydowskich losach. Bardzo niesłusznie też właśnie książkę Wyjechali, tę, która wyszła jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych, uznawano za takie trochę rozliczenie, taką historię właśnie zagładową, a jak dobrze poczytamy, to tutaj nie każdy z bohaterów, nie wszyscy są Żydami, to nie jest tylko taka historia. No i to jest krzywdząca łatka oczywiście, krzywdzące zaszufladkowanie Zebalda. On zresztą sam mówił o tym, że i to wynika bardzo jasno z jego twórczości, że on nigdy nie traktował zagłady Żydów europejskich jako wydarzenia jednostkowego czy wyjątkowego w tym sensie, że jakby ono powstało
nagle z niczego i było takim klinem, jakby który się wbił w XX wiek, tylko on w swojej twórczości pokazuje, że zagłada jest, że jakby historia jest takim pasmem powracających, nawracających katastrof. Nie jest to pierwsza zagłada. Nie, i jakby jego historia w ujęciu Zebalda jest takim pasmem perseweracyjnie powracających genocydów. I jakby historia ludzka wpisana jest w taki naturalny bieg historii. Także on bardzo często powtarzał to też w wywiadach, że nie traktuje zagłady jako wydarzenia, które byłoby unikatowe, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale wpisuje jakby w cały ciąg katastrof, które znamy w dziejach ludzkości. Ale oczywiście wielu jego bohaterów to są Żydzi. Zagłada, samo w ogóle słowo Auschwitz czy zagłada praktycznie nie pada w jego twórczości. On pisze w zasadzie nie o zagładzie, a o tym, co ta zagłada pozostawiła, jakie są skutki zagłady, o konsekwencjach zagłady. No więc to ujmowanie Zebalda w tych kategoriach jest dosyć zazwyczaj no trochę spłaszczające, trochę etykietujące, trochę wkładające go w taki nurt literatury tak zwanej zagładowej, co nie powinno tak chyba być odczytywane. Małgosiu, może ja od ciebie zapytam o wojnę powietrzną i literaturę w tym momencie, która nie wiem, czy w Polsce nie była trochę źle odczytana, znaczy czy nie było w podtekście odczytania tej książki trochę zdziwienie i takie zażenowanie może nawet, czy Zebaldowi wolno tak bardzo podkreślać niemieckie cierpienie. Czy trochę nie było taka podejrzliwość, że tutaj jednak jakiś rewizjonista z niego wychodzi? Znaczy, jeżeli było coś takiego, to chyba ze strony tych, którzy poprzestali na przeczytaniu tytułu, a nie sięgnęli do książki, ponieważ książka cała nacechowana jest jedną wielką pretensją, ale zupełnie inaczej skierowaną. Znaczy, jest to rozliczanie niemieckiej literatury za to, że swego czasu, a potem właściwie też nie skupiła się, nie zwróciła uwagi na to, co to było życie nie tyle pod bombami, ile życie w zbombardowanym kraju, kiedy ludzka egzystencja została zredukowana do takiej egzystencji, nie wiem, szczurów gnieżdżących się w ruinach czy robactwa. I że przecież musiało być to wielkie przeżycie, bo wiadomo, że takie doświadczenia nie przechodzi się nad tym do porządku dziennego i że literatura niemiecka absolutnie się od tego odwróciła. I no, robi porządek, że tak powiem, ochrzania swoich starszych kolegów, że wtedy takich książek nie napisali, a raczej nawet gorzej, bo napisali inne książki, które jemu, Zebaldowi, bardzo się nie podobają. To znaczy z takim patetycznym, no utrzymanym trochę w duchu takiego, nie wiem, patosu ekspresjonistycznego. Symbolizmu. No, nie wiem, czy symbolizmu, ale w każdym razie jest to jakiś odcień na pewno patosu czy egzaltacji. A nie chcieli, nie uważali za stosowne, żeby zająć się tym, czym jest dla człowieka, wszystko jedno jakiej nacji, no, kiedy nagle jego egzystencja z normalnej, polegającej na tym, że się gdzieś mieszka, gdzieś robi zakupy i tak dalej, zostaje to zredukowane do życia na gruzach. I w dodatku życia, no, jak gdyby na przykład w ranach, w chorobach i w żałobie po tych, którzy pod tymi gruzami zginęli. Że niemiecka literatura nie była gotowa tego zauważyć. Ja mam tutaj kłopot o tyle, że ja
tych autorów i tych książek, nad którymi Zybald się strasznie pastwi, ja ich nie znam, ja tego nigdy nie czytałam. To jest coś, co rzeczywiście było w literaturze niemieckiej, oczywiście, bo te tytuły no, łatwo zidentyfikować, ale no nie wiem, ja nigdy tych książek nie czytałam, więc oczywiście jakoś tam wierzę Zybaldowi na słowo, no, że rzeczywiście, że to była... czy ja wiem, jakaś taka literatura, która raczej stara się coś zakłamać, zakryć, przeinaczyć, nie wiem, zanadto działać ku pokrzepieniu, no nie wiem, jak w każdym razie, że nie schodzi w głąb, że nie penetruje, nie sonduje czegoś, co było autentycznym doświadczeniem. Jeśli ja dobrze pamiętam, tu uzupełnię jeszcze tylko to, co powiedziała Małgosia. W Wojnie Powietrznej też Zebald zatrudniał freudowską aparaturę, żeby wyjaśnić to zjawisko, że tak ważne wydarzenie, dla wielu Niemców zapewne najważniejsze wydarzenie II wojny, czyli te bombardowania, które on w formie tak przerażającej, znaczy naprawdę się przeraża ta książka, jak się ją czyta, bo opisuje to, co się dzieje wewnątrz, jak to może wyglądać, kiedy właśnie te bomby spadają ci na głowę, zapalające. Czy tłumaczy Freudem, czyli mówi o wyparciu po prostu przez Niemców tej rzeczywistości i o tej, przypomina tą mniej więcej przy mrówczej aktywności, która miała zamienić Niemcy w najbogatszy i najczystszy kraj w Europie po wojnie. Tak, on też odnosi się do tej słynnej publikacji Mitscherlichów o nieumiejętności, niezdolności, Unfähigkeit zu trauen, czyli niezdolności Niemców do żałoby czy do przepracowania tego, co się stało. No i odwołuje się do tych 20 lat w zasadzie, a nawet więcej czasu tego milczenia, zacierania. On przecież wyrósł w tamtych czasach. On sam wyrósł z tym milczeniem, bo urodził się w 1944 roku, czyli pod koniec wojny i przeżywał swoją młodość wtedy, kiedy właśnie te czasy były wypierane najbardziej. Twierdził, miał wokół siebie ruiny, ale czy może nie wokół siebie, no bo urodził się w małej wiosce, gdzie wojna tak naprawdę nie dotarła, ale no, opisywał wycieczkę, wspominał o wycieczce swojej pierwszy raz do rodziny nad Dunajem i przejazd przez zrujnowane Monachium i to, że miał takie wyobrażenie, że miasto to właśnie tak wygląda, taka gdzieś stercząca ściana tu i ówdzie, a reszta to gruzy. Tak, ale w Polsce rzeczywiście ta książka była kontrowersyjna. Pamiętam taki tekst Andrzeja Kopackiego, czy wywiad z nim, który powiedział, że to w ogóle jest zła książka i nie należy jej czytać, ona jest zupełnie nie zebaldowska. I to są jakiś taki krzyk histeryczny Zebalda, który przygania swoim kolegom po piórze. Ja uważam wręcz odwrotnie, też piszę o tym trochę w mojej książce, że to jest właśnie książka na skroś zebaldowska. To nie jest pierwszy raz, kiedy Zebald pisze. Oczywiście w formie ona się różni od jego prozy, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Zebald pisze o bombardowaniach niemieckich miast. On pisał już o tym w swoim debiucie Nach te Natur z 1988 roku. Pisze w zasadzie w każdym swoim utworze o ruinach, o tym życiu właśnie takim zgliszczach, o życiu organicznym. I chyba ja też nie czytałam tych książek, o których Zebald mówi. Też jestem germanistką i też ich nie czytałam. No, ale jak się już przeczytał tych książek, to się naprawdę nie chce czytać ich. Tak, no nie chce się, to jest Kosak, to jest Nasak, to są ci tacy właśnie autorzy, którzy już są też zapomniani, o których się nie pisze. Trochę się Heinrichowi Bullowi też dostaje. Także jest tam wielu, których Zebald wymienia, ale dla mnie na przykład najciekawsze w tej książce, w Wojnie Powietrznej literaturze, jest to, jak Zebald sam opisuje tak naprawdę te zniszczenia i bombardowania. Bo on z jednej strony oczywiście mówi, krzyczy na tych pisarzy, że nie zrobili swojej roboty, nie napisali tego, co powinni i nie w taki sposób, jak powinni, ale są przecież świetne fragmenty w tej książce, w którym on niczym dokumentalista zaczyna opisywać to, co się działo w ruinach.
Trochę dostaje się też Niemcom, że bardzo szybko wrócili do normalnego życia, pili sobie kawkę na balkonach pośród ruin i tak dalej, i tak dalej. Ale opisuje też życie zwierząt, które nagle przejęły po bombardowaniach władzę tak naprawdę nad ludźmi, nad roślinnością, która szybko zaczęła kolonizować te tereny. To chyba są najciekawsze fragmenty tej książki. Także z jednej strony oczywiście polemika, a z drugiej strony no, czysty Sebald, jeżeli cię uważniej wczytać w tę książkę. I jeszcze jest jedna też taka kwestia, że ta książka rzeczywiście wywołała później dyskusję. Powstało bardzo dużo publikacji później na temat skutków bombardowań alianckich i Sebald no, coś poruszył jednak w debacie publicznej. Także to jest ważna książka, tylko trzeba chyba ją dość uważnie też czytać. Przez chwilę mówiliśmy tutaj, wspomnieliśmy przed chwilą, że Sebaldowi się wierzy i że wierzymy Sebaldowi i wspominaliśmy o tych zdjęciach, które mają nam przekonać nas do tego, że to, o czym czytamy, odnosi się rzeczywiście do jakichś autentycznych wydarzeń, do autentycznych osób. W Polsce w przyszłym roku, jeżeli się dobrze orientuję, w znaku wyjdzie coś w rodzaju biografii, ale takiej jeszcze nieporządnie zrobionej biografii, bo córka i żona i wydawca Sebalda odmówili autorce Karole Angier udziału w tym przedsięwzięciu. No ale tak czy siak, obojętnie co pomyślimy o tej jakości tej biografii, się można dużo tam dowiedzieć. I no, dowiadujemy się przede wszystkim tego, że pomimo tego, że Sebald w wywiadach, których bardzo wielu za życia udzielił, raczej starał się przekonywać dziennikarzy, że te historie są prawdziwe lub prawie prawdziwe. Tymczasem no właśnie dziennikarka poszła tym tropem, no i pierwsza z brzegu opowieść Henry Selwyn z Wyjechali, która miała być oparta na prawdziwej historii życia Zgrodna. Okazało się, że ten człowiek, którego bardzo wiele z życia wziął, łącznie z najsmaczniejszymi kąskami, czyli z jego rozwodem, z takimi rzeczami, których niechętnie się dzielimy swoim życiem, prawda, z czytelnikami, że on to wziął, a jednocześnie no, nie był to wcale to nie był Żyd. Więc chciałem się zapytać, jak tutaj się oczywiście też pojawiają w dzisiejszych czasach takie podejrzenia, czy zastrzeżenia, czy też takie pytanie, czy niemieckiemu pisarzowi, który wolno tak brać brytyjską biografię i przerabiać to na żydowską biografię. Oczywiście moim zdaniem, tak i zapewne waszym, no tutaj kryterium jest jakość i oryginalność tej twórczości, znosi po prostu takie pytania, ale jak właśnie jest z tą wiarą, czy z tym zaufaniem, którym obdarzamy Sebalda? No chyba przede wszystkim chodzi o coś takiego, co bym nazwała zaufaniem do autora, prawda? Ale zaufanie do autora, tak jak ja to rozumiem, nie polega na tym, że jak Sebald mówi, w poniedziałek była burza, to ja wiem z całą pewnością, że ta burza w poniedziałek była i że mnie to zaufanie w tym sensie jest potrzebne, żeby wiedzieć, jak było naprawdę. Nie, ja chcę wierzyć, ufać jego opowieści. Chcę móc przyjąć na wiarę to, co Sebald opowiada, a nie to, co się w poniedziałek zdarzyło albo nie zdarzyło. Bo w tej sprawie mogę sobie zajrzeć do kroniki meteorologicznej. Od literatury jednak oczekuję czegoś innego. Ja, jeśli wolno, bym jak gdyby mniejsza o to, co ma prawo zrobić Niemiec z Anglikiem i z Żydem, bo jakby naprawdę w to wolałabym nie wchodzić. Natomiast jest takie miejsce w Pierścieniach Saturna, jest jeden rozdział, którego bohaterem jest no, Joseph Conrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski.
I jest tam obszerny opowieść o życiu Konrada, jeszcze tej części życia spędzonego w Polsce, to znaczy rodzice, zesłanie, śmierć ojca, no i tak dalej, i tak dalej. I jest również mowa o tym, jak to Konrad, już człowiek dorosły, odwiedza swojego wuja w Kazimierowce. Odbywa się to zimą, straszliwe zaspy, jazda saniami przez kompletnie zaśnieżone pola. To wszystko znajduje się w książce Konrada, która jest po polsku, nazywa się Ze wspomnień, i jest to szczegółowo opisane. I mowa jest o tym, że jedziemy tymi saniami. No i ochmistrz wysłany po młodego panicza na stację i panicz siedzą w tych saniach, a powozi młody chłopak, no który, jak się dowiadujemy od Konrada, bo on to opisał, jest tam wnukiem Stangreta, który już przedtem woził panią dziedziczkę, no jednym słowem i tak dalej. Ten chłopak też bierze udział w rozmowie, mówi: już zaraz dojeżdżamy za tym zakrętem i tak dalej. No właśnie, a u Zebalda wygląda to zupełnie inaczej. Mianowicie jedziemy tymi saniami, panicz i ochmistrz, i chłopak, który powozi, który jest głuchoniemy. Czyli można to opowiedzieć w ten sposób, że ten Zebald jechał tymi saniami razem z Konradem, czy za Konradem, prawda? Jechał tym tropem, tym zostawiali jeden ślad w śniegu. I nagle skręcił, prawda? Wybrał własną ścieżkę. Jemu, on chciał tę scenę zapisać inaczej. On widział to jako chłopak jest głuchoniemy. Dlaczego jest głuchoniemy? Ano, zapewne dlatego, że jest tak skupiony na innym sposobie odbierania świata, odznacza się nadzwyczajną orientacją w tym kompletnie zaśnieżonym, zasypanym bielą pejzażu, potrafi znakomicie odnaleźć drogę. Dlatego, że widzi, i cały jego kontakt ze światem to są oczy. Nie uszy, nie mowa, tylko oczy. Ponieważ jest takie miejsce w innej książce Zebalda, który pisze w pierwszej osobie. Kiedy patrzę na cytuję z pamięci, kiedy patrzę na obrazy Pisanella, przychodzi mi czasem do głowy, że chciałbym pozbawiony być wszelkich zmysłów z wyjątkiem wzroku. Znaczy, jak gdyby ten na moment chciał siebie umieścić jako Stangreta, jako powożącego tymi saniami i właśnie kogoś, kto tylko na świat patrzy, a pozostałe zmysły ma zamknięte. No, jest to fantastyczna opowieść o tym, jak jeżeli przymierzyć te dwa kawałki z Zebalda i z Konrada, które są bardzo wierne, prawda? Znaczy właśnie jest ta stacja, potem jest opatulanie się w saniach, potem jest ta podróż przez te niekończące się zaśnieżone pola. No i w pewnym momencie te opowieści zaczynają się diametralnie różnić. Jest... Mnie zdarzyło się z Zebaldem krótko korespondować, ale... Właśnie chciałem zapytać za chwilę. Dobrze, opowiadaj już teraz o tym. Nie. Najpierw chciałam opowiedzieć o korespondencji z jego angielskim tłumaczem. W jednym z listów Zebald pisze, że ja to po prostu tak widziałem. Znaczy tak widziałem tę drogę saniami tego chłopaka, że on ma być głuchoniemy, a nie tak jak u Konrada
no, władający wszystkimi zmysłami. Czyli w pewnym momencie po prostu ujawnia się coś takiego, że no, ujawnia się suwerenna decyzja autorska, prawda? Ja to tak napiszę. A że będziecie potem porównywać i będziecie mnie zapytywać, dlaczego opowiadam niby za Konradem, a tu nagle go fatalnie zdradzam. No, to, ale ja to właśnie tak widziałem. To opowiedz o tych listach, skoro już jesteśmy przy tym, które wymieniałaś, bo chciałem się zapytać, po pierwsze, czy jesteś w ogóle taką tłumaczką, która lubi kontakt z autorem i czy raczej lubisz sobie po swojemu robić i żeby ten autor tutaj, znaczy, czy wolisz być po prostu odseparowana? No, ale to chyba trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no jakby spośród autorów, których tłumaczyłam, znaczna część umarła, zanim ja no, nauczyłam się czytać. Nie wszyscy jednak. Więc poza tym kontakty z autorami kiedyś nie były tak proste jak dzisiaj. Dobrze, z Baldem w każdym razie wymieniałam listy pisane na papierze i wysyłane pocztą w kopertach. No tak, no. Mówiłam o tym wiele razy, ale jest to ciągle historia, którą bardzo lubię. Otóż pierwszy mój list jakby dotyczył tego, to było po tym, jak, znaczy kiedy pracowałam na Czuję zawrót głowy i tam w jednej z tych opowieści, czy z tych kawałków prozy jest mowa o tym, że narrator pierwszoosobowy siedzi w stanie raczej no, takim depresyjnym w Wiedniu, na skwerze przed ratuszem i karmi ptaszki, które tam przylatują i że tam były takie no, rozmaite, a jednego sobie nazwałem po niemiecku Zeina Vogel. No i ja strawiłam wtedy, to było jeszcze przed epoką internetu i strawiłam naprawdę wiele bardzo szczęśliwych godzin nad zastanawianiem się, o co do diabła chodzi i co to jest Zeina Vogel. Czy to jest jakiś święty ptak w jakiejś religii, czy też jest to jakiś gatunek ptaków. No jednym słowem zaglądałam zarówno do encyklopedii zoologicznych, zapytywałam fachowców, czytałam ptaki, nawet zainteresowałam się. No dobrze, mniejsza o to. W każdym razie naprawdę bardzo wiele zrobiłam, żeby się dowiedzieć, co to jest Zeina Vogel. Nie dowiedziałam się, więc w końcu wziąwszy na odwagę, napisałam w tej sprawie do autora, który mi odpowiedział. Proszę pani, właściwie to nie wiem. Nie wiem, skąd znam to określenie. Może gdzieś na nie natrafiłem. Ale jeżeli pani ma z tym kłopot, to proszę to po prostu pominąć. No więc to było nadzwyczajne i szalenie go polubiłam za taką odpowiedź. To znaczy za tego rodzaju stosunek do swojej twórczości. Nie zawsze autorzy z taką dezynwolturą odnoszą się do tego, co sami napisali. Czasem się strasznie przy tym. A to jest ciekawe bardzo, bo są historie z angielskimi tłumaczeniami i okazuje się, że Zebald był strasznym krytykantem swoich angielskich tłumaczeń. Tak. No i tak naprawdę te angielskie tłumaczenia, one są autorstwa Zebalda praktycznie, te które jeszcze za życia. Zebalda i kilkorga jego znajomych, bo tekst przychodził zwykle przez tłumacza, przez Zebalda, a później on miał swoich testerów. On się też strasznie ściął oczywiście ze swoim pierwszym tłumaczem i oni zerwali ze sobą kontakt. Później nastąpiła zmiana tłumaczy, także Zebald był, no czepiał się strasznie i chciał, żeby niektórzy tłumacze go od Zebalda wiali, a on znów przywracał temu wszystkiemu ten swój styl. Zebaldawiał znów. I ja widziałam w archiwum manuskrypty tego tłumaczenia, więc to była taka rzeź w zasadzie na tych tłumaczeniach, która się dokonała. Także może całe szczęście, że on nie znał polskiego i miałaś te... Ale miał swojego testera. Tak? Tak. Czyli przeszło przez testera. No, wiedziałaś, kto to był? No to komplementy jeszcze większe. Wiedziałam, no i co?
No nic, no, to powiedz kto. Ja chyba też wiem kto. Rzeczywiście, i co jeszcze? Kasia, chciałem zapytać jako specjalistkę, bo historia recepcji Zebalda w zasadzie wszędzie to była też historia, jaką by tu gatunkową etykietą go przyszpilić, te etykiety, które mu przyklejano, były często złożone i dziwaczne, na przykład taka etykieta eseistyczna, semifikcja. Ja słyszałam też taką faction, czyli połączenie fikcji i faktów. No, dziesiątki są tego w to tych oczywiście wynika też z potrzeb rynku, bo generalnie, i są tu takie jak Zebald wyjątki, bardzo ciężko sprzedawać książki, które nie przynależą tak naprawdę do żadnego konkretnego terytorium. Tym bardziej, że Niemcy bardzo lubią jeszcze dopisywać pod tytułem, że to jest powieść. Na przykład jakbyśmy nie wiedzieli albo wątpili, albo... Jak jest napisane powieść, to wiadomo, że to nie jest do końca powieść. No to może tak być, ale Niemcy pewnie mieli z tym większy. Na przykład Pierścień Saturna po niemiecku ukazały się z pod tytułem Angielska pielgrzymka. Czyli to jest... W polsku chyba też mi się wydaje. A, może też, tak. Ale w każdym razie tak, no gatunkowo to chyba musimy polec tutaj, to znaczy musimy skapitulować. Nie jesteśmy w stanie włożyć Zebalda do żadnej szufladki, do ale żadnej on lubił, chociaż kategorii. Odpowiadał na takie pytania bardzo prosto, to znaczy nie powieść, proza po prostu. No wymijająco, piękna odpowiedź, tak. On mówił, że nie pisze powieści, jego żywiołem jest proza. Wzdrygam się przed wszelkimi formami fikcjonalizacji i tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze dopowiadając do poprzedniego pytania, ja im bardziej czytam Zebalda, tym mniej mu ufam i tym mniej mu wierzę, szczerze mówiąc. Kiedyś to w ogóle wierzyłam we wszystko, co powiedział w swoich wywiadach, a teraz jak trochę z perspektywy czasu patrzę na to, to no to zaczynam filtrować oczywiście te jego wypowiedzi i Zebald za każdym razem mruga do nas okiem w tych swoich książkach. Sam przecież się wstawia w swoje teksty, wstawia swoje zdjęcia, gra swoim obrazem. Także te kwestie prawdy, autentyczności, to jest świadomy autor, który bardzo mocno tymi konwencjami gra. A jeżeli chodzi o gatunek, no to wydaje mi się, że najlepiej nie określać tych utworów. Ale lubił termin, który się odnosił nie tyle do finalnego efektu pracy, co do sposobu powstawania, czyli lubił ten termin bricolage. Może. Tak, on miał takie dwa ulubione terminy. Jednym z nich to był bricolage i on go wziął od Lewi-Strossa z myśli nieoswojonej. I to była taka forma pracy pierwotnej, on to nazywał, że to jest taka wilde Arbeit, taka dzika, spontaniczna praca, która polega na grzebaniu w jakimś w zestawie przypadkowych elementów i przebieraniu między nimi tak długo, aż w końcu ułożą się w jakiś wzór. Estetyka kolażu, montażu czy brikolażu jest oczywiście takim no, znanym środkiem w literaturze dwudziestowiecznej. Najpierw w sztuce. Tak, w sztuce. No i Zebald tak bardzo często o swoim pisaniu mówił, ale też równocześnie mówił, że jego pisanie jest trochę jak węszenie psa, że on po prostu chodzi z nosem i mordą przy ziemi, węszy i stara się iść tymi tropami, do których zaprowadzi go węch. W jego przypadku pewnie wzrok bardziej. Także drugim takim jego ulubionym sformułowaniem było recherche, czyli dokumentalizm. To jest proza podszyta dokumentalizmem, to jest proza, w której aż roi się od świadectw, zdjęć, ilustracji, czegoś, co będzie sprawiało, że uwierzymy jeszcze bardziej. Ale sam Zebald też wielokrotnie mówił, że te zdjęcia, które wmontowuje, bo on używał takiego słowa, z jednej strony oczywiście mają potwierdzać autentyczność i uwiarygadniać to, o czym mówi, i zaraz dodawał, ale jednocześnie wprowadzają możliwość fałszerstwa. I między tym fałszerstwem a autentycznością rodzi się, jak to sam Zebald powiedział, co w sumie dziwne słowo dla niego, powiedział, że robi się podniecenie. I to podniecenie u czytelnika jest tym, co powinno powstać, czyli jakiś taki ruch między prawdą a fałszem, między autentycznością
a za kłamaniem. No, to bardzo złożona kategoria. Są tacy, którzy, jak jego biografka, i słusznie powiedziałeś, że to jest coś na kształt biografii. Ja nie jestem wielką fanką tej biografii, która powstała, muszę przyznać, ale biografka bawi się w taką detektywkę i szuka po prostu, czy ta scena była prawdziwa, czy prototypem tej postaci był rzeczywiście Żyd, a może Niemiec. I jakby ta biografia ma 800 stron chyba i większość z tej biografii to są takie dociekania. Dla mnie to nie wnosi zbyt wiele w zasadzie do odczytania. Może wnosi do biografii, nie wiem, może wnosi do jakichś takich rozkmin na temat prawdy w literaturze i właśnie tego zawłaszczenia kulturowego, o którym często się mówi teraz, bo jest to taki modny temat. No ale do odczytania Zybaldy to chyba nie wnosi wiele, wydaje mi się. Na koniec, bo zaraz już chciałem Państwu oddać, już godzinę rozmawiamy, głos. Chciałem zapytać o napięcie, które u niego jest między mizantropem ewidentnie, a empatą. Chociaż nie ma chyba takiego słowa jak empata, ale jest, bywa Zebald empatą. No, choćby przy postaciach takich jak Austerlitz czy Adelwart, przed chylą przez nas wspomniany, a z drugiej strony właśnie jest ta jego niechęć do rodzaju ludzkiego, który się wydaje jakąś aberracją Zebaldowi, jakąś aberracją gatunkową, wręcz biologiczną, na poziomie biologicznym, jako gatunek, który no, wysnuwa tylko z siebie samego przemoc, śmierć i zniszczenie. Więc jak widzicie to, te dwie kategorie Zebalda, empatia, mizantropia i Zebald. Znaczy myślę, że i mizantropia w takim mocnym znaczeniu, tak? Znaczy takie nielubienie ludzi, nie tylko ich unikanie, tylko takie... No, twarda mizantropia. Twarda mizantropia i empatia, że jest jedno i drugie. I to jest oczywiście bardzo ciekawe połączenie takim dla mnie takim przykładem, bo dobrze, jak Zebald jest w Belgii i Zebald, narrator jednej z prób Zebalda przebywa w Belgii i właśnie się szykuje do napisania czegoś morderczego o historii kolonii belgijskich, prawda, i o królu Leopoldzie i tak dalej. A w tejże Belgii widzi wokół siebie tłustych, zadowolonych czekoladożerców. No to jak gdyby możemy zrozumieć jako coś takiego. Nie podoba mi się, że ludzie, którzy powinni odczuwać wyrzuty sumienia, chodzą po tej ziemi z tłustymi brzuchami i napychają się czekoladą. Dobrze, tak w pewnym zgrubieniu to opowiadam. Natomiast dla mnie taką sceną, która bardzo dużo o tym mówi, jest taka scena z pierścieni Saturna, kiedy znowu nie Zebald, tylko narrator, oczywiście na wysokim klifie patrzy w dół na wąski kawałek plaży, który jest pod nim i widzi tam kochającą się parę. I jedyne, co ma o tym do powiedzenia, to jest pewnego rodzaju obrzydzenie, że to jest ten... Właściwie coś w rodzaju takiego potwora, który tak o 8 kończynach, który się takiego jakiegoś nieapetycznego mięczaka, dość potwornego, który może wyłonił się z morza i tu jest taka jakby gatunkowe odrzucenie, prawda, że ten człowiek to jest taki obrzydliwy gatunek. Prawda, że ani nie ma tam takiej myśli, która no skądinąd mogłaby się nasuwać, prawda, że no fajnie mają, jak się tam kochają na plaży, prawda. Nie ma nic takiego jakiegoś, no, bo nie wiem, no, roztkliwienia czy lekkiej zazdrości, że tam komuś tak dobrze się dzieje na piasku, tylko właśnie od razu coś w rodzaju takiego bariery od razu.
No, ale skądinąd, więc ja nie umiem tego rozstrzygnąć. No właśnie myślę, że i empatia, i mizantropia, tak, mają tutaj miejsce. Ja bym to chyba tak może rozstrzygnęła trochę, że ta mizantropia rzeczywiście dotyczy gatunku ludzkiego. Generalnie Zebal zawsze mówił, że każdy, kto teraz się rodzi, już jest nadliczbowy, czyli generalnie zbędny, bo jest nas za dużo. No i Zebal był świadomy tego, że po prostu idziemy w stronę zagłady. To nie jest bardzo optymistyczna proza. I to obrzydzenie, ta niechęć dotyczyła jakby tego, powiedzmy, gatunku ludzkiego, który troszkę za bardzo rozprzestrzenił się na Ziemi i prowadzi do kolejnej zagłady, która już... Zebal by powiedział nie troszkę, tylko o wiele, wiele, wiele. Tak. Która już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia, ale przecież Zebald jest, znaczy narrator Zebalda, jest ogromnym empatą, używając tego twojego określenia. To jest przecież jeden chyba z najbardziej empatycznych narratorów w ogóle w dwudziestowiecznej prozie. To jest taki narrator, który po prostu wchłania w siebie te opowieści, otwiera się na opowieści innego, tego przez wielkie I w lewinasowskim ujęciu. I to jest przepiękne też to, jak Zebald na przykład w swojej prozie przedstawia zwierzęta, czyli daje im miejsce, spotyka się ze zwierzętami, otwiera swoją prozę na widma, czyli na te postacie nieludzkie. Jest taki piękny obraz, chyba Wyjechali, który mówi o takim fotolaborancie, który pracował w ciemni fotograficznej i pisze o tym chyba Paweł Mościcki właśnie w kontekście empatii, że on przez te wszystkie lata tak bardzo nasiąknął tym srebrem, że stał się fluorescencyjny, że kiedy wychodził na światło dzienne, to zaczynał być trochę jak papier światłoczuły. To taki piękny obraz właśnie z Wyjechali. No i trochę jest z tym narratorem tak samo, że on jest trochę jak taki papier światłoczuły, na którym odbijają się te historie wszystkich bohaterów. I to jest piękna metafora Pawła Mościckiego, który właśnie świetny tekst napisał o empatii w prozie Zebalda. Także mizantropia owszem i z tej mizantropii w zasadzie Zebald dużo czerpie, ale w odniesieniu do tego do gatunku ludzkiego, tej globalnej perspektywy, ale w kontakcie z drugim człowiekiem, nie tylko człowiekiem, bo w zasadzie z każdą istotą, też nieludzką, Zebald ma ogromne połacie empatii. Także dla mnie to jest jeden z takich bardziej empatycznych pisarzy, mimo że w jego prozie nie ma na pierwszy rzut oka wielu uczuć i relacji międzyludzkich. Tak jak powiedziałaś, Małgosiu, na początku, że to są bardziej sceny, obrazy. Nie mamy tutaj za bardzo tego, do czego się w powieściach przyczepiamy. Do uczuć, emocji, rozwoju akcji. No tutaj tego nie dostaniemy. Trzeba się trochę pogodzić z tym. To ja teraz bardzo proszę, zachęcam Państwa do zadawania empatycznych i mizantropicznych pytań. Nie, tylko empatyczne prosimy. Tylko empatyczne prosimy. Chętnie podejdę z mikrofonem. A, tam jest mikrofon, widzę. Chciałam zapytać o te inicjały imion. Dlaczego nie można rozwinąć, że tak powiem, i powiedzieć, że to był Winfried, zdaje się, Georg, czy już nie wiem. Ale chyba we wszystkich tłumaczeniach jest, prawda? Tylko są inicjały. Dlaczego? Przepraszam, ale chyba nie dosłyszałam. Dlaczego inicjały tylko WP przy imieniu? A, dlaczego tylko inicjały? Ja mogę na to odpowiedzieć, bo ja to prześledziłem. Znam historię. Tak. Może nie znasz prawdy. Nie znam prawdy, no, ale w biografii właśnie jest cała historia z tymi jego inicjałami. Najpierw po wyjeździe do Wielkiej Brytanii używał imienia Max, ale później jednak w książkach wrócił do prawdziwych imion, które otrzymał przy chrzcie, czyli Winfried Georg, ale jednak zamaskowanych. No to znaczy, on bardzo często o tym mówił. Winfried po prostu wydawało mu się zbyt niemieckie, no bo Winfried to jest niemieckie imię, słychać.
Ageo, to jest imię jego ojca, którego on jednak miał bardzo napiętą relację ze swoim ojcem, odrzucał go jako nazistę po prostu. Chociaż w biografii Sebalda, której nie bardzo lubię, ale to ten fragment był akurat można się dobry. Jednak tego Jowego dowiedzieć tak, z tej można, biografii. Można, no, oczywiście. Oddaj. On kiedyś sam tłumaczył takiej swojej znajomej, dlaczego Max, i mówił, że M to odwrócone W, A, bo musi być samogłoska, a X to nie wiadomo. Więc można to tłumaczyć tak. Max jeszcze też dlatego, że on mieszkał w pewnym momencie na Maximilianstrasse, chyba we Freiburgu czy we Fryburgu. Także w sumie tych wyjaśnień jest sporo, ale generalnie chodzi o to, że to było bardzo niemieckie, a Sebald do niemieckości był nastawiony ambiwalentnie, nazwijmy to tak ładnie. Ale jeśli można, to coś do tego Georga chciałabym dorzucić, tak? Oczywiście, że to jest niemieckie imię. Znaczy, można powiedzieć, że jest to takie arcyniemieckie imię, tak? Natomiast to nie jest tak, że Sebald się od niego odżegnywał i jeśli zobaczyć w różnych książkach, ile razy jest tutaj odniesienie do świętego Jerzego, czyli Heilige Georg, no to widać, że jednak taki patron walczący ze smokiem nie jest najgorszy. Nie jest najgorszym patronem. No ale niestety ojciec miał tak na imię, więc jakby tu już nie ma wyjścia, a ojciec był jego dużym wrogiem przez dużą część życia. No ale przy świętym Jerzym jednak pozostał. Prosimy jeszcze o pytanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za tą rozmowę i przy okazji za całą Państwa pracę. Tak w ogóle jest okazja, żeby za to podziękować. A zapytać chciałbym o to, co dla mnie jest niedostępne, ponieważ nie znam języka niemieckiego. O to, co nieprzekładalne w prozie Sebalda. To znaczy o to, co dla Państwa w języku, na poziomie języka niemieckiego jest wartością tej literatury. Czy jest taka wartość, dla której, powiem tak no, przesadnie, czy warto się uczyć języka niemieckiego? Żeby tę właśnie wartość, ale akurat czy u Sebalda jest coś takiego, co mogłoby być powodem, tak jak niektórzy uczyli się francuskiego po to, żeby czytać Prusta, czy jest coś takiego w tym języku tego pisarza, co byłoby dobrą motywacją, zwłaszcza dla młodych ludzi, żeby się uczyli tego języka, wartość literacka samego języka. Bardzo dziękuję. Ja chyba nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, to znaczy, bo, znaczy, co mi się nie udało, tak, w tłumaczeniu, na co nie znalazłam sposobu, no nie wiem, starałam się znaleźć na wszystko sposób, wiem na co nie znalazłam. Wiem na co nie znalazłam, zresztą no, niedługo musiałam czekać, aż zostało mi to wytknięte i słusznie. I mogę tutaj powiedzieć, no dobrze, mogę powiedzieć o co chodzi. Otóż w różnych książkach Sebalda pojawiają się Żydzi, którzy mówią po niemiecku, mówią w sposób z lekka odchylony od niemczyzny standardowej, literackiej, poprawnej i tak dalej. To są drobne różnice, które można uchwycić na poziomie, no zwłaszcza składni, powiedzmy, tak? No i oczywiście ja to widziałam i oczywiście zastanawiałam się, co mam z tym zrobić. Nie wpadłam na żaden sposób. To znaczy, był jeden sposób oczywisty, to znaczy uciec się do czegoś, co nazywamy, przepraszam bardzo wszystkich za użycie tego słowa, żydłaczenie, czyli ohydną, kabaretową prześmiewczość ze sposobu, w jaki mówią Żydzi. Ja tego nie byłam w stanie zrobić, to znaczy byłam pewna, że jeżeli zaznaczę tę odmienność, to znaczy nie przyszedł mi do głowy żaden sposób, taki, który byłby neutralny. Przychodziły mi do głowy tylko sposoby, które by nawiązywały do tego, no, do tej paskudnej, antysemickiej, obrzydliwej, do takiej kabaretowej wersji no, i tego, co właśnie można nazwać żydłaczeniem.
No więc z tym sobie nie poradziłam. I mówię dlaczego. No, to jest też taka proza zanurzona w XIX wieku mocno, to znaczy w języku XIX wieku, bo Sebald lubił bardzo niemieckich XIX-wiecznych pisarzy i to jest też taki język chyba dość retro, znaczy nie chyba, na pewno. To nie jest język, którym pisane są współczesne powieści, więc nie wiem, czy tutaj nie zniechęciliby się adepci niemieckiego, jakby zaczęli czytać Sebalda, bo czasami są na przykład zdania ciągnące się przez 8 stron. Niemiecki ma taką tendencję do długich zdań, ale Sebald tak do przesady czasami wydłużał te zdania, tworząc taki swój własny trochę rytm. Ty pewnie to mogłeś wiesz najlepiej, bo musiałaś ten rytm oddać jakoś. Anglicy czy w Stanach mówi się, że to jest taki Sebald sound, czyli taka szczególna melodia tego Sebaldowego pisania. No więc to jest język też bardzo intertekstualny, w którym jest mnóstwo odniesień, trochę austriacyzmów też, bo Sebald był zanurzony w tym języku, wychował się na granicy między Niemcami a Austrią. No to jest trudny językowo autor na pewno, ale chyba też wielka przyjemność, żeby go czytać w oryginale. Ja później, jak już pracowałam nad Sebaldem, to w sumie czytałam polskie przykłady i trochę czasami porównywałam z niemieckim, ale te polskie też są tak świetne, że naprawdę bardzo dobrze oddają to, co Sebald zrobił w niemczyźnie. Ale myślę, że dla samych Niemców to jest ciekawy język, taki niespotykany bardzo, staroświecki troszkę. Jak spetryfikowany język emigranta, ktoś powiedział. Proszę, tam widzę, że ktoś się zgłasza. Chciałam zapytać, bo pani Małgorzata, dowiedzieliśmy się, że miała specjalne jakieś względy u Sebalda w porównaniu z angielskimi tłumaczami, że Korzeniowski też był jakimś tematem dla niego. Do niemieckości miał stosunek ambiwalentny, a czy miał jakikolwiek do polskości i polskich autorów? Interesowała go to w ogóle ta sprawa? Tak, to znaczy na przykład szalenie go interesował Lem, prawda? Co Kasia bardzo wyłowiła w książkę. Tak, to znaczy on nie był jakimś znawcą oczywiście polskiej literatury. Na Uniwersytecie w Norwich był też Adam Czerniawski, który go zapoznawał trochę z tą polską prozą, ale przeglądając na przykład, kiedy byłam w archiwum Sebalda w Marbach nad Neckarem, to przeglądałam sobie jego bibliotekę, taką niecałą oczywiście, bo była rozproszona i było tam bardzo dużo Stanisława Lema i przeglądałam sobie te podkreślenia i on rzeczywiście go czytał i jak się troszkę bliżej przyjrzeć jego prozie, to tam jest sporo odniesień. Znaczy nie sporo, ale takich... Dwóch mizantropów. No, możemy tak nazwać, ale pewnie też trochę inne rzeczy ich łączą, bardziej pozytywne. Także czytał go, lubił i chyba gdyby ktoś pokusił się o taką pracę trochę komparatystyczną między Lemem a Sebaldem, to by była świetna praca. Także jak ktoś tutaj ma takie zakusy, to... Kasia sprzedała temat. Sprzedałam, tak. Cały czas sprzedaję, nikt nie chce go podjąć. Kolejnym takim pisarzem, którego znał z Polski, był Bruno Schulz, którego czytał. I tutaj te analogie są bardzo duże między Schulzem a Sebaldem. Czytał na pewno Republikę Marzeń, taki Republik der Träume, taki zbiór przetłumaczony na niemiecki. Wiem, że czytał Herberta i sporo jest tych, też zdarzają się takie porównania Sebalda do Herberta. No i to chyba tyle z takich dużych autorów. Wiem, że na przykład bardzo też interesowało go w Lemie nie tylko jego pisarstwo, ale biografia. Wysoki Zamek czytał bardzo uważnie. I też, co mnie zdziwiło, bardzo, bardzo dużo podkreśleń, bo Sebald strasznie malował po książkach, znalazłam w książce Witlina Mój Lwów chyba. To jest taka autobiograficzna książka, bardzo podobna w obrazowaniu do twórczości Sebalda.
No także jest trochę tych polskich wątków, aczkolwiek pisałam też kiedyś do Adama Czerniawskiego, pytając go o to właśnie i powiedział, że owszem, rozmawiał z Zebaldem na te tematy, ale no to nie był jakiś taki dominujący temat ich rozmów. Chyba poznał Różewicza też, bo był swego czasu w Norwich na jakiejś konferencji. Także trochę jest tych poloników, ale bez przesady. Jeszcze? Jest jeszcze jedno, jeśli można dopowiedzieć do tego, jedno polonikum odbiegające od literatury, mianowicie fotografia. W Krakowie była pracownia w XIX i aż do XX, ale nie pamiętam do którego roku, pracownia Józefa Zebalda. Dobrze znana w Krakowie, jeszcze do tej pory w rozmaitych domach można oglądać. To są te fotografie takie, prawda, na tych sztywnych kartonikach w kolorze takim sepiowatym, prawda? No, atelier Józef Zebald. I w pewnym momencie Zebald, nasz Zebald się o tym dowiedział, a dowiedział się od Janka Zielińskiego, który wysłał mu taką właśnie, no, taki portrecik pocztówkowy, prawda, bo to tak się określa. I tym Zebald się bardzo zainteresował, że to może być, no właśnie, że to może ktoś, że może jakieś pokrewieństwo, jakieś wspólne nici i tak dalej, i tak dalej. No Zebald kochał wszystkie pokrewieństwa. No więc właśnie, więc przynajmniej można na pewno powiedzieć, że powinowactwo duchowe przez fotografikę jako taką, prawda? Ostatnio byłam w Muzeum Fotografii w Krakowie, jest tam właśnie bardzo dużo tych zdjęć Zebalda. Tak, bo to był taki fotograf krakowiaków, prawda? Krakowian, no. W tych domach, gdzie to się zachowało, to do tej pory można oglądać w albumach właśnie prababcia z atelier Zebalda. Już 20 po piątej, będziemy za chwilę kończyć, ale jeszcze może ostatnie pytanie damy szansę, gdyby ktoś chciał. Dziękuję bardzo za to spotkanie, dużo się dowiedziałam, a chciałam jeszcze zapytać o biografię Zebalda. Czy były jakieś punkty zwrotne, takie decydujące w jego życiu? Bo przyznam, że niewiele wiem, mogę sobie poszukać jeszcze w internecie, ale na pewno panie mają wiedzę taką nieinternetową. Czy ja bym odpowiedziała na to pytanie, nie wiem, może to jest za proste, ale tak mi się wydaje, no ta decyzja, żeby żyć, mieszkać, pracować poza Niemcami. Tak, on najpierw próbował w Szwajcarii, potem trochę w Austrii, no w końcu ta Anglia i Norwich jako miejsce pracy też, znaczy w sensie zatrudnienie na uniwersytecie. I według mnie, no, jeżeli mówić o takich zdarzeniach, prawda, takich, które w biografii są zawsze, to uznałabym, że to jest takie, no. Tak, to na pewno. W zasadzie to jego życie nie obfitowało w jakieś wielkie zwroty akcji. To nie jest pisarz, który ma szaloną biografię. Napisałem rok temu na podstawie właśnie tej biografii Karola Engier, która wyjdzie za jakieś kilka miesięcy bądź rok, więc będzie można się tak dużo naprawdę dowiedzieć. No ale rzeczywiście, no, samo pochodzenie, to miejsce bardzo ciekawe i egzotyczne dla nas. No to byli górale tak naprawdę, żyjący w Alpach, w okolicy tego słynnego zamku Ludwika Bawarskiego, Neuschwanstein. I później no studia we Fryburgu, jakby legendarnym miejscu o przetrąconym kręgosłupie dla niemieckiej kultury. No i rzeczywiście wyjazd, najpierw on pracował jako lektor w Manchesterze, a później się związał z tym uniwersytetem w Norwich, no i tam z tych jego dokonań pracował po prostu na uniwersytecie i myślę, że to było ciekawe, bo to go obsadzało w tej roli enfant terrible germanistyki i tutaj napisał sporo artykułów, które były atakiem na różnych pisarzy niemieckich,
z różnych powodów, ale ważne było to stworzenie centrum tłumaczeń na Uniwersytecie w Norwich, myślę, co było dla niego ważne i co zapowiadało, jakby wydaje mi się, dzisiejsze czasy, kiedy język angielski się otworzył trochę na dopływ krwi z innych języków. No to widać choćby po nagrodach dzisiaj, gdzie Booker jest przyznawany do najlepszych książek roku, też pisanych przez autorów nieanglojęzycznych, a jednocześnie sam sobie zdawał sprawę, jak ważny jest przekład, bo sam się z tymi przekładami własnych dzieł aż tak borykał, że no wręcz to zagrażało jego życiu. Tak tyle energii poświęcał tym tłumaczeniom, właściwie tyle samo, co pisaniu. Tak, on był przez większą część życia outsiderem tak naprawdę, żył rzeczywiście poza Niemcami. W Niemczech nie był uznawany za Niemca, w Wielkiej Brytanii za Brytyjczyka, więc żył gdzieś tam na granicy dwóch światów i chyba takim przełomem drugim po tej wyprowadzce z Niemiec pewnie będzie kariera literacka, bo z takiego profesora, który prowadził zajęcia z literaturoznawstwa, stał się nagle bardzo rozpoznawalnym pisarzem. A jednocześnie nie przestał uczyć tych studentów, więc tak, to było tak, jakoś tak. Chyba też ważne dla niego. Tak, więc tym drugim krokiem będzie wyjście z tego życia uniwersyteckiego do bycia pisarzem, no ale szybko, niedługo to trwało, bo w 2001 roku niespodziewanie zmarł, więc to w zasadzie była dekada tak naprawdę bycia pisarzem, takim, który był uznawany wszem i wobec. Ja chciałbym bardzo podziękować Państwu, że Państwo przybyli, chociaż to jest Sopot i słoneczny dzień i 16, to takie niedobre. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że tylu Państwa przyszło. Bardzo za to dziękujemy. Ja bardzo dziękuję Kasi Kończal. Zachęcam, będzie podpisywała, gdyby Państwo chcieli, można tutaj przyjść po podpisanie książki. Oczywiście bardzo dziękuję Małgosi Łukasiewicz za to, że się pojawiła. I za tłumaczenie dziękuję bardzo Elżbiecie i Pawłowi Żurawskiemu.